Lekarze, oglądaliśmy zdjęcia komika, pamiętacie? Tak. I mówiłam, że my na tuszkę i live'a przygarnęliśmy. Odwiedzimy się nimi. Ale powiadam też, że w tarze jest bardzo dużo innych zwierząt. I my zbieraliśmy ten karmek właśnie na te zwierzęta. A tą kochaną duszę, pamiętacie zakończenie czytanki? Opowiadali gniady? Czy tam kon przestraszony? Że pewnie mu się coś złego stanie? Jakaś dobra dusza przytuliła go, pogłaskała. Tą dobrą duszą jest właśnie pani Scarlett, która się opiekuje takim kotem. To dla jej dzieci, jak to określa, zbieraliśmy karmę. A Myszeńku, zaczekaj chwileczkę, dobrze? A ja mogę teraz na odwrót? No, oczywiście. Ja idę na koniec do dzieci. Drogie dzieci, wy jesteście od niedawna w szkole, od niedawna się uczycie. Ale ja muszę wam powiedzieć, że jak wy skończycie szkołę podstawową i pójdziecie dalej się uczyć, to znowu przyjdą nowe dzieci do tej szkoły, które będą dalej pomagać, tak jak wy, zwierzętom w tarze, w szczególności koniom, bo wy macie też swoje konie w tarze. A ja muszę powiedzieć całemu światu, że szkoła podstawowa numer 8 w Lubinie to jest ta szkoła, która od... Wiecie co, was chyba na świecie jeszcze nie było, jak wasza szkoła pomagała już koniom w tarze. Także jest to piękna szkoła, tyle czoło. A wy dodatkowo z okazji święta zwierząt, tak? I niech to święto trwa codziennie, no to wszyscy przynosiliście tu do szkoły jedzonko dla pieskich, chłopków, dla wszystkich innych. I ja z całego serca dziękuję, składam podziękowania na wasze ręce, na ręce waszej pani. Ale to są podziękowania dla całej cudownej szkoły, druna pedagogicznego. Wielkiej i cudownej pani dyrektor, no i wszystkim uczniom, którzy tu są, bo wy nie zawodzicie, wasza szkoła tyle lat pomaga, to już niedługo 20 lat będzie, jak dla was to jest taki czas wielki, tak? Ale wielkie rzeczy ta szkoła robi, bo w waszych serduszkach zakorzenia się miłość do zwierząt, do braci mniejszych. Ja dziękuję z całego serca, bo święto zwierząt trwa codziennie. Ale dzięki tej szkole i dzięki tym mądrym nauczycielom i dobrym dzieciom to święto będzie trwało codziennie. Dziękuję. Dziękujemy. Brawa. My, kochani, możemy... No i co się dzieje? No i dzieje się wielka pomoc. Wrzucamy wszyscy jedzonko. Nie, wrzucamy jak leci. Pewnie. Przecież to nic się nie stanie. Tam, głęboko. Dzieci, tak, daj myszko, ja rzucę. Ciężkie masz? Dobra. Ja muszę nagrać, bo muszę dziękować. I wszyscy ładujemy. I taka malutka dziewczyneczka też tu stoi. I tutaj pani targa. I to jest właśnie ta szkoła. Piękna. I się dzieje. I tu proszę bohaterka zdarzenia.